Dobrze, startujemy, mamy piękną polską jesień, więc trochę chłodno, to nie jest moja wina. Dzisiaj świeciło słońce na początku, w związku z czym myślałem, że będzie dobrze. Ale tak czy inaczej będzie dobrze, albowiem jest nowa płyta, która, przyznam się szczerze, powaliła mnie na kolana, bo tak, mam wrażenie, że idziecie do przodu pod każdym względem. I technicznym, i muzycznym, i do tego jeszcze organizacyjnym wygląda na to, bo Regain to jest chyba krok do przodu, tak mi się wydaje. Wiesz, to jest firma, która ma przede wszystkim ogromny potencjał. Mam wrażenie, że ta firma działa podobnie jak my, czyli wiesz, to nie jest to koniecznie duże przedsięwzięcie, duży projekt, ale z ludźmi naprawdę bardzo, bardzo zaangażowanymi w to, co robią. I wiesz, firma, która w przeciągu ilu? 2 lat stała się naprawdę w tej chwili takim konkurentem dla wszystkich, można powiedzieć, tych takich, wiesz, czołowych, największych firm fonograficznych metalowych w Europie. Obok Central Media, Nuclear Blast w tej chwili, wiesz, za chwilę już, albo już w tej chwili będzie się wymieniać Regain. Mają w swoim katalogu Danzig, Marduk, Dark Funeral, Samar w tej chwili. Przed chwilą podpisali kontrakt z Overkill, czyli wiesz, to jest kult, nie? To jest kult, tam jest dużo, wiesz, mocnych nazw. Gdzieś tam, wiesz, jesteśmy my za tymi wszystkimi zespołami, więc czujemy się fajnie. To jest świetne towarzystwo. To są zespoły, które naprawdę szanujemy i wiesz, no po prostu super, super. No i ja się cieszę, bo nam rośnie, a bo właściwie już wyrósł kolejny reprezentant na świat, którego nie tylko nie trzeba się wstydzić, ale nawet wręcz przeciwnie, można się radować, że jest. I teraz takie pytanie, również tutaj do dobrego człowieka, który pewnie myśli, że go nie będę o nic pytał, ale to tak łatwo nie będzie. Technicznie, bębny, no muszę powiedzieć, są zabójcze. Prędkości osiągasz jakieś nieprawdopodobne. Powiedz mi, czy długo żeś walczył z tym w studio, czy to próby zmusiły cię do... Było bardzo długo trwało to około 2 tygodni. Nie, 3 tygodnie. 3 tygodnie. Dobrze, z czego połowa to była walka nad samym brzmieniem. Różne stroje żeśmy próbowali, membrany, no naprawdę totalna walka. Nie? A samo nagrywanie, no to nawet kontuzje się już pojawiały, że tak powiem. Co to znaczy kontuzje? Kontuzje, czyli coś strzeliło w rączce, w nóżce i trzeba było odpuścić. Nie, nie mamy po tam 18 lat, prawda? To jest już... Bez kokietowania! Jest to wiek, który, wiesz, który rządzi się, tak powiem, swoimi tam prawami, prawda? Czyli pewne historie mogą się wydarzyć. One się zdarzają cały czas. A ktoś kiedyś słusznie, wiesz, takie porównanie wprowadził, jak zobaczył nasz koncert. Koleś bodajże zupełnie nie związany z tą muzyką. Oglądał, wiesz, godzinny set i mówi, słuchajcie, to jest tak jakbyście to jest tak jak bieg przez płotki, przez godzinę. Czyli de facto muzyka muzyką, ale z drugiej strony jest to niemalże, wiesz, jak jedna z dyscyplin olimpijskich. To jest fizyczny wysiłek, to jest, wiesz, to jest galernictwo, jak my to mówimy, nie? Takim własnym żargonem. To nie, wiesz, nie ma zmiłuj się. Jest to, wiesz, prosta historia, ale dajemy radę. Jest git. Męski chór z Lublina, akademicki. Tak, po prostu przyszli i zaśpiewali. Łatwo było nimi dyrygować? Wiesz co, pierwszy raz w życiu to robiłem. Piotr Bańka zresztą, wielki fachowiec w tej dziedzinie, bo on jest w ogóle dyrygentem, powiedział mi, słuchaj, Nergal, zostaniesz tam na dole, ja będę to u góry nagrywał. Masz po prostu nimi dyrygować. A stanąłem, okej. Okay. Słuchawki na uszy i dobra, dajemy, nie? To było śmieszne doświadczenie, dość zabawne. Nie było to jakieś, wiesz, super zawodowe, cała ta organizacja tego wszystkiego nie była jakaś super zawodowa, bo oni dosłownie chciałem, żeby mi wykrzyczeli wręcz. Chodziło o taki, wiesz, o efekt po prostu, wiesz, dziesiątków, może nawet setek gardeł, które krzyczą pogańskie imiona w końcówce utworu Sculpting the Throne of Set. I to też zrobili. Na dzień dobry oczywiście przedstawiłem jakby temat tego utworu, żeby się za bardzo nie przestraszyli, bo tak weszli, zrobili duże oczy i puściliśmy im fragment kawałka. Chyba pierwszy raz w ogóle obcowali z tego typu muzyką, ale to byli, wiesz, bardzo sympatyczni ludzie i chyba otwarci. I tak jakby przedział wieku, nie wiem, tam 18-50 lat dosłownie, tak, także... to było ciekawe. No to piękne, ale chóru na koncerty nie zaciągniecie. Wiesz co, powiem ci tak, że w miksie w ogóle takie rzeczy my bardzo wtapiamy w całość i tak samo... Zauważyłem. Tak, i wiesz, i to generalnie ma ci, wiesz, poszerzać perspektywę muzyki, robić ją głębszą, ciekawszą. Wiesz, uważam za wieśniackie, jeżeli, wiesz, ludzie rzeczywiście, jeżeli mają się czym pochwalić, czyli mają jakiś fajny niuans w muzyce, próbują go pchać naprzód. To jest taka tendencja akurat z lat 90. Teraz się rzeczy robi troszkę inaczej. Masz detal, masz coś ciekawego, masz jakiś, wiesz, fajny niuans w muzyce, schowaj go. Wiesz, żeby był bardziej wyczuwalny niż słyszalny. To jest fajne, to jest fajne.
może słów kilka, bo nowy teledysk jest, który widzieliście, zdaje się, też niedawno. Ty widziałeś go przed chwilą. Przed chwilą. Wcześniej, ale, że tak powiem, cały czas jest to bardzo świeża rzecz, że dla mnie i nowa, i tak wiesz, wielkie oczy. Mamy nowy klip, nowy obrazek do utworu Conquer All. Tytuł mówi wszystko na ten temat, także cóż, nagraliśmy go, zrobiliśmy go z Jasią Rechnią, która jest znana m.in. ze współpracy z Sisters, czy z Agnieszką Chylińską robiła jakieś ostatnie rzeczy. ONA między innymi. Zresztą ONA to był pierwszy sygnał dla mnie, jak zobaczyłem te ostatnie dwa teledyski ONA, które zrobiły dla mnie po prostu piorunujące wrażenie, wiesz. Mi zależało po prostu na tym, żeby metalowy obrazek niekoniecznie, wiesz, musiał, wiesz, śmierdzieć jakąś wiochą i po prostu, wiesz, i amatorką, tak jak najczęściej to jest. Po prostu metalowe teledyski po prostu są, wiesz, no, niskimi kosztami robione, niestety, bo jest to muzyka, która po prostu, jest to muzyka niszowa, która rządzi się swoimi prawami i tam nie ma dużych nakładów, dużych pieniędzy. Na szczęście, właśnie, powracamy tutaj do tematu Regain, udało się, jeszcze jesteśmy związani z Century Media w Stanach, więc jakby wszystkie wytwórnie, w tym również Mystic z Polski, zrzuciły się na ten budżet i udało nam się po prostu zrobić obrazek, który jest prawie, mówię prawie, ponieważ zawsze sobie zostawiam te 5% na następny, prawie tym, co chciałem po prostu osiągnąć. Także jest fajnie, jesteśmy zadowoleni. A jak się gra na bębnach w takim teledysku, to abstrakcyjne dosyć uczucie. Wiesz co, tragicznie. Po prostu, gdy w ogóle się nie... Właściwie, wiesz, zaczynasz grać, odsłuchy są za ciche. W momencie, kiedy wchodzą bębny, wszystko zaczyna się sypać. To były takie cięcia, takie, kurde, robiliśmy, które trwały, nie wiem, może po 5 sekund. Wiesz, oczywiście cały zespół gra. W momencie, kiedy wchodzą bębny, wierz mi, nie słychać nic. I w tym momencie, wiesz, siada, że tak powiem, synchronizacja. No oczywiście, który z nas po prostu wymięka, bo w tym momencie po prostu, wiesz, każdy gra, wiesz, w swoim tempie. Może być, wiesz, jakaś bzdura po prostu na samym końcu. Także dobrze robić, wiesz, przerwy od momentu do momentu, tak żeby rzeczywiście wszystko fajnie się działo w tempie i... No. Ale teledysk jest naprawdę, naprawdę porządny i za chwileczkę sobie go widzowie zobaczą, jak również teledysk zespołu Venom, o którym mówiliście, że śmiało powinniśmy puścić, to też uczynimy to za momencik. Wracamy po króciusieńkiej przerwie, oczywiście po tych teledyskach, które teraz.